Siemano, witam bardzo serdecznie. Na szybko dogrywam to przed w ogóle odcinkiem, ponieważ chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na kanał Flowriders. Link jest w opisie, tam wrzuciłem wczoraj nutkę. Będzie mi mega miło, jak każdy z was wbije, posłucha nutki, zasubskrybuje koniecznie kanał Flowriders. Będzie mi mega miło, jak tam wbijecie i posłuchacie. Będzie mi naprawdę, no, niezmiernie miło. Więc zapraszam bardzo serdecznie, link w opisie, kanał Flowriders. I w opisie też pierwszy komentarz będzie przypięty. Zapraszam. Widzimy się codziennie o godzinie 19:19 i teraz zapraszam na oglądanie odcinka. Elo. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie i ze mną Daveson. Siemaneczku! Witam bardzo serdecznie, słuchajcie, na samym początku koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dobijmy ile łapek w górę, Davik? No powiedz ile. 5000, 5 koła. Ale tu dałeś niesamowite wyzwanie, no ale na te 5000? To 5 sekund na zostawienie łapki w górę, uwaga, macie 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1. No i napiszcie koniecznie w komentarzu, czy udało wam się, czy zdążyliście. Podsyłajcie mi też zdjęcia tego, czy macie takie plecaki, jak ja mam fajne plecaki, mam plecak. Bardzo ładny, bardzo ładny. Super, mam plecak, no dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, bardzo smutna informacja na dzień dobry, no niestety, ale coś się niedobrego dzieje tu na Palionowie. Coś bardzo niedobrego się dzieje. No ty właśnie nie wiesz, a ja ci właśnie dlatego cię wziąłem, żeby ci powiedzieć, co się dzieje. Ponieważ najzwyczajniej w świecie ktoś zachorował. Co? Kto niby zachorował? Ty? Nie, niestety Neon, niestety Neon. Jak? Patrz, jak jest tutaj, Neon? Jest tutaj u siebie w domku. Halo, Neon, no. Jesteś? Nie, bo on jest chory, wychodź! To jest jakieś zaraźliwe, stary, nie można się za bardzo do niego zbliżać. Drgawki mam. Drgawki masz? A jak temperatura? Nie wiem, ale nie wchodźcie tutaj do środka! Nie wchodźcie do środka! Dobra, nie wchodzimy, spokojnie, gadamy. Kto jest w środku? Stary, nikogo nie ma w środku! Co jest z nim? Kto jest w środku? Odbija. Ale, a ty się, Davik, dobrze czujesz? No, chyba tak. Ja nie będę ukrywał, że mnie troszkę głowa boli, ej, on ale... wyszedł. Kto nie, czekaj, bo on wleciał do fontanny. Do fontanny, on zarazi całą wodę. Chodź tu, Neon. Co ty robisz? Kto jest w środku? Neon. Spokojnie, co ty robisz? Spokojnie, Neon. Nikogo tu nie ma, uspokój się. Stary, załóż sobie maskę lepiej jakąś. Masz jakąś maskę? Założę hełm. Założyłem hełm. Co ty robisz? Neon, nie, czekaj, nie! Nie, stary, bo on się zabije. Chodź tu, wychodź. Wychodź. Ja go łopatą walnąłem. Chodź, Neon. Neon, to chodź. Jest w środku. Nikogo nie ma w środku, stary, chodź. Co mu się dzieje? No nie wiem, stary, ale go trzeba położyć do wyra. Ej, kolego. Czekaj, osuń się. Zauważyłem. Dobra. Osuń się! Nie, Neon, nie rób tego! Nie popełniaj suicide'a, co ty? Odbiło ci! No nie rób! No zaraz ginie, bo go łopatą bije. Co wy robicie tutaj? Chodź, Neon, wyjdź stąd! Chodźcie! To nie jest twój dom, chodź na góry! Chodź na góry, kurczę, chodź do góry! Chodź do góry! Neon! Cukierki! Fontanna szczęścia! Cukierki! Chodź, dostaniesz cukierka, trzymaj! Napij się tej wody z tej fontanny szczęścia, może będziesz miał szczęście i wyzdrowiejesz. Dobra, ale nie całą. Zostaw troszkę dla nas też. Dobra, Neon, bo... O, weź se, no właśnie. O, widzisz? Dobry pomysł, świetny. Chodź! Ej, to się zepsuje! Nie, co ty zepsuł? No, się za... Faktycznie, troszkę się powykrzywiało. Ej, no kurczę, zaś będę musiał dzwonić do... Dobra, naprawimy to, Davik. Neon, chodź, wróć z powrotem do łóżka, bo ty jesteś chory, stary. Co ty robisz? No nie, on jest jakiś nawiedzony. Patrz, on chce się przed nami skryć, ale mu się to nie ej, ida. Czemu mnie odnaleźliście? Nie. Się w chodź, Neon, bo ty się strasznie źle czujesz. Chłopaki, czemu mnie zapraszacie do tego żółwia? Ja nie chcę tam wchodzić. Czekaj, chodź sprawdzę ci temperaturę. Ja nie mogę, stare, 38,6. Co ty gadasz? Jest gorączka. Nie, jest gorączka. Ktoś mi zniszczył dyrta przed domkiem i mam trawy tutaj. Nie, to ty zniszczyłeś, stary, ale sobie wmawiasz, że tutaj. Chodź, Neon, chodź do... Co on robi? On jest... Szalony. Wychodź! Odnalazłem coś! Co takiego? To jest przyczyna! Co jest przyczyną? Co wy tam macie? Dave, nie wiedziałem nigdy, że będziemy tak blisko. Nie! Proszę opuścić tam to miejsce. Tu masz kolegę. Dobra, chodź no, tutaj odpocznij. No, a mnie zakopał taki kolega. Chodź tutaj. Musimy znaleźć dla ciebie jakiś antidotum. Czekaj, ja może mam jakiś lek przeciwwirusowy. Chodź.
Chodź, zajdziemy do mojego laboratorium, może coś tam będę miał. Bo wydaje mi się, że coś na czymś ostatnio pracowałem, więc może coś tam będzie, może mu się lepiej poleczy. Nie wydaje mi się, żeby on za nami szedł, wiesz? Wiesz co, dobra, zostaw go, chodź ze mną. Chodź ze mną. On, zaraz go znajdziemy, idziemy po ten lek na szybko, żeby po prostu mieć i mu go podamy, może mu się troszkę polepszy. Beata! Ale jest coś niedobre, patrz, on jakoś Beatę woła. On, dobra, z manekinami gada, stary, to nic, ale, nic mu się nie stanie. Ty nie powiesz? Nic mu się nie stanie. Tak miałem. Ale zobacz. Z Beatą gada. O. Chodź, i to tutaj. Ci daję w prezencie, bo cię kocham. Patrz, Beatę podrywa, chłop. Ożeń się ze mną! Dobra, chodź tutaj. Tutaj trzymałem to antidotum. Proszę. Tu, w tej skrzynce, jest antywirus, stary. Nie chcesz mojej wielkiej marchewki? Tu, widzisz, ile mam? A widzę. Jest antywirus. Antywirus. Dobra. Więc dobra, podamy go Neonowi, mam nadzieję, że Beatka będzie lekko polepszy. Czekaj, bo on z tą Beatą dalej gada. Beatka! Zesrała się Beata. Nie. Beatka! Niech to teraz posprząta. Ale on sobie to wmawia, stary, on ma jakąś fazę straszną. Żeby Dave nie zobaczył, że się zesrał z jego domku. Czekaj, szybko tam idę, bo ja chcę zobaczyć, jak się Beata tam. No, ja nie mogę. Dlaczego? Ty robisz ciągle za siebie. Jak to ja tą kupę sprzątam, a ty tutaj na nowo Beatka. Ja nie wiem, co ty masz za zbyt. No, stary, on Dirta położył za manekinem. Ja nie wiem, co ty Beatka. Neon, masz tutaj, patrz, masz lek. Masz lek. Wypij to. Nie lek. Słuchaj, musisz wypić to pyszne mleko. Wypij to. Beatka nie chciała, ona przeprosi was za to. Dobra, już posprzątane. Wypij to. Beatka, wypij pierwsza. Nie, ale ty to jest manekin, stary. To jest dla ciebie. Specjalnie, to jest specjalnie dla ciebie. To jest dla ciebie. Serio, musisz to wypić. No wypij to. O, lepiej troszkę? O nie, znowu z nim się zawsze takie rzeczy dzieją. Zdejmij moją głowę. Zdejmij głowę, Dave'a. Czemu jestem żabą? No, daj tą głowę tutaj. Kurczę, co ty robisz? Czemu mi to założyłeś? Otóż tutaj, słuchajcie, chłopaki, mi się wydaje, że to jest jakaś epidemia. Jakieś zło, jakiś wirus, nie wiadomo co to jest. Co ja robię w domu Dave'a? Może, ej chłopaki. Zaszalałeś. Mam jedno podejrzenie, co to może być. Ponieważ jest tak. To przez Beatkę. Ma temperaturę Neon. I no. Kaszel też jest, czy nie masz kaszlu? Nie, bo nie palę papierosów jak nie. Nie, jeszcze nie masz kaszlu. Ej! No dobra. No, jakich papierosów? To Dave pali papierosy. Ja palę papierosy, a nie papierosy. A papierosy, dobra. Słuchajcie, mi się wydaje, że początek tej epidemii mógł być w szkole. Ja proponuję, żebyśmy zamknęli szkołę. A co wy tutaj robicie mi jakąś tutaj... Chodźcie, chłopaki! Bo... Szkoła to jest jedyne miejsce, nad którym dba Ministerstwo Edukacji, tam nie może no, być... No, a Ministerstwo Zdrowia się obija tutaj z tym, więc... Tutaj myślę, że epidemia mogła powstać tutaj, a w szczególności w szatni. Ej, też was tak od razu gardło... No właśnie, tu jest jakoś tak... Ohyda! Tak niefajnie tu jest, niefajnie, dobra, trzeba tu wyjść. Słuchajcie, myślę, że to jest miejsce, w którym ta epidemia się rozwinęła, ten wirus jakiś. Wiecie, mam nawet teorię. No. Po zapachu stwierdzam, że ktoś mógł po prostu zrobić tam bardzo toksyczną kupę i to wszystko stamtąd się wzięło. A może tak być. Dobrze, trzeba to zamknąć, słuchajcie. Potrzebujemy materiały, którymi zamkniemy wejście do szkoły. Macie jakieś takie materiały? Dirta mam. Dirt jest słaby. Słaby Dirt jest. Przydałyby się te sztandary, te sztandary. Macie te sztandary? Jakie sztandary? Sztandar, potrzebujemy sztandar, żółty i czarny, macie? Poczekaj, sprawdzę w swoim domku, poczekaj. Dobra, ja też poszukam, może też będę miał gdzieś. A jak się robi te sztandary? Się robi chyba z wełny, nie? Tak. To jesteśmy w stanie je nawet zrobić, ale masz może takie sztandary? No parę będę miał. Ta? O, no to super. A w jakich kolorach? W sensie potrzebujemy w żółtym i czarnym. No zrobię w żółtym i w czarnym. O, no to super, dobra. Fajnie. Dobra, to idziemy do ciebie już tam. Gdzie ty jesteś? U góry. Dobra, już tam idę. Ale dwa creepery! O, już masz, tak? No dobra, to już nawet nie wchodzę. O nie, szybko, to są właśnie, oni roznoszą te zarazy wszystkie. Masz te sztandary? No, trzymaj. O, no daj mi. Łapaj. Po ile? Chyba tam, nie wiem, 10 i 7, dobra. Słuchajcie, no trzeba zaznaczyć całą szkołę, gdzie jest epidemia i w ogóle... Przede wszystkim wejście, ale jeszcze narożniki bym dał, żeby to było, że cała szkoła. Dobra, zróbmy może tak. Tu, zamknięta szkoła już, nie można za to wchodzić. Robimy teraz tak, robimy jeszcze tu. Nie wiem, czy mi ich starczy. Dwa. Ej, chyba mi starczy idealnie, chłopaki.
Więc będzie dobrze. Tu? Żeby... Kurczę, no o nie, znowu kolejny! Wow. Prawie wybuch, już się wystraszyłem. A jeszcze po środku dam czarne, żeby było wiadomo, że to tutaj jest. Czarno. No właśnie, dobra, kolejne zaznaczenie. Mamy zamkniętą szkołę, zamknęliśmy szkołę na Palionowie. Bardzo, ale w sumie chłopaki, no w sumie to się troszkę cieszę, że zamknęliśmy szkołę. No ja też nienawidziłem tego budynku. No tak, było ciężko. Dobra, zamykam tutaj wszędzie, zaznaczyłem tymi sztandarami, gdzie nie wchodzić. No i dobra, teraz mamy... mi się podoba ta no szkoła. I teraz można chodzić, nie? Dobra, zamknęliśmy. Ło, dobra, myślę, że jesteśmy bezpieczni w miarę. Co, no jedyne, co minęła szkoła przez ten cały czas, to koronawirusa. No właśnie, to myślę. A, ej, to może być koronawirus! To może jak to być będzie koronawirus, to ja idę kupić ryż w sklepie. A co to daje? Zapas, jaki mają. Aha, no tak, no bo to, żeby przeżyć. Ej, no to będziemy, jak to jest koronawirus, to będziemy musieli siedzieć w tym. Ej, dobra, słuchajcie, mi się wydaje, Neonowi pomógł trochę ten antywirus, co mu dałem, więc chodźcie, to jest lek, chodźcie. Chodźcie ze mną, pójdziemy tam, dam wam po kilka butelek, żebyście byli po prostu bezpieczni. Gdzie ty jesteś, Neon? Neon, co ty robisz w tej fontannie? A kurczę, jednak nie widać. Chodź, to... Nie ukrywaj się tak, stary, teraz jest niebezpiecznie, możesz gdzieś się przewrócić, zemdleć i co wtedy? Ci nie pomożemy już. Chodź. Dam ci trochę, dam każdemu z was po 3 butelki. Ja będę pracował dalej nad następnymi butelkami. O, skasowałem ci killa. O nie, jak ja sobie teraz dam radę na dżungli? Nie możesz takich rzeczy robić. O, się nafarmiłem. No dobra, dam wam po 3 butelki. Jak wam braknie, to znowu do mnie przyjdźcie, dobra? Bo to jest, widzę, dobra, że coś pomaga. Pozdrawy. Pijcie to zawsze, jak będziecie się gorzej czuć już, nie? Bo widzę, że biznes się kręci. Tak, tu uwaga, raz, dwa, trzy dla jednej osoby. Dobra. Teraz Davik, raz, dwa, trzy. Ej, a co się stanie, jak się dla siebie też wezmę? Nie jest chorym? To nie wiem, lepiej nie pij, stary, czekaj, nie, co ty, nie pij tego. Braw, chłopaki. Bo to jest zrobione na alkoholu, on się upił teraz. Ale ten pan mówi, że to nieprzetestowane jest w ogóle. No bo on tutaj siedzi, ale on, słuchaj, on od 3 miesięcy słońca na oczy nie widział, więc jak ty... daj mu w mordę! Nie, no sorry, nie bij go, stary! No i uciekł mi! No i uciekł mi! Chłopaki, chodź tu, wracaj. Wziąłem książkę, chłopaki, fajną książkę. Dobra. Zostawmy go tutaj, bo ja na nim trzeba... Będę na nim badania robił, bo... Aha, no to chyba sobie nie porobię badań. No to o, nie kurczę, źle. O kurczę, no. Gdzie jest? Wyjście, chłopaki. Dobra, z tego... Dave, upił chyba. Dave, wypij, czekaj. Wow. Dave, słuchaj, masz... Ej, Dave, poczekaj, nie bij go. Masz tutaj to, wypij to. Co to jest? To jest woda, ona pomaga na upicie się. O, jest lepiej? Chłopaki. Jest lepiej, jak chcesz rzygać, to tutaj. Nie, chyba będzie się bez, no. Mocne macie te antybiotyki. No dobra, A poczekaj, ty wypijesz już jednego. Dobra, masz jeszcze jednego, oddam ci, żebyś miała na później. Ale nie pijcie, jak się źle nie czujecie. To działa tylko wtedy, jak się źle czujecie. Dobra. Więc masz tu. Zapamiętam. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę. Tak. No i do zobaczenia już jutro o 19:19. Zobaczymy, co się dalej wydarzy z tą epidemią, czy przeżyjemy tu. Mam nadzieję, że zwalczymy to wszystko. I widzę, że tych zębiaków się robi coraz więcej, więc coś czuję, że ta epidemia nie da nam tutaj żyć normalnie. Dobra, dziękuję wam bardzo, trzymajcie się. Do jutra. Na razie, pa.